Dobra, trzeba zrobić coś pod miniaturkę. Co ja mam w oczach? Ufolutki z Ulumulu. Pozdro dla Anteksa, któremu na pewno się spodoba ta mina. Nie pytajcie nawet dlaczego, on tylko wie o co chodzi. A więc siema, ja jestem Vox i witam was dzisiaj w najnowszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie coś oryginalnego, bardzo oryginalnego, bo nigdy tego nie widziałem w ogóle na YouTubie. Bo tak, wiecie, w większości teraz telefonów jest coś takiego jak na klawiaturze, na pewno w iPhone jest coś takiego, ja się nie orientuję. Jest opcja naciśnij i mów i wtedy ta moja mowa przetwarza się na tekst. No wiem, żeby sobie coś tam zarapować, bo wiecie, to nie jest idealne. Czasami wychodzą jakieś dziwne słowa, to więc zrobimy z tego jakąś kurde piosenkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, wezmę jakiegoś bita i będzie ok. To przechodzimy do nagrywania jakichś tam rapsów. Synchronizacja. Synchronizacja. Dobra. Tylko spacji. No właśnie, coś takiego. I no dobrze to nawet działa, ale jeżeli zaczyna się mówić tak, wiecie, tak ciszej i zaczyna się jakoś rapować czy coś, no to jest taki mały problem dla tego, wiecie, no. No tego, na przykład zdjęcie teraz, a nie wiecie, mi wzięło, nie? Dobra, jedziemy. Young Vox. Dobrze. Jedziemy. Dobra, wchodzimy. Dobrze. Myślałem, że już się zaczyna, dobra. Jo. Skrrra. Dobra, jest. Jest. I mamy tu tekst. Dobra, siema, jestem po przerwie. Widzieliście, co ja tam na ten nawijałem. Chyba to nawet zrobię w timelapse, bo w sumie nic tutaj. Dobra, to nagrywamy teraz jakiegoś rapsa. Podzieliłem to też na refren. Yo, wchodzi Young Vox. Dobra, jedziemy jak Vox. Dobrze, jedziemy. Dobra, wchodzimy. Dobrze, myślałem, że już się zaczyna. Dobre, yo, ska. Do, wchodzimy tutaj na tego dobrego bita. Jest wszystko super i nagle wchodzi Jawa. La. Ciekawe, jak to tworzy, no będzie fajnie. Tak, dobra, to ja mam też królika. I mi, nie, mnie podoba się dobra muzyka. Ja nie mogę tutaj dać rady z tym boksem, ja nie wiem, co to jest beatbox. Mówię to stary, yo. Dobra, jedziemy z tekstem, no super jest. Dobra, jedziemy, dobra, jest tutaj super. Tutaj, jedziemy, dobra. Ja mam tutaj dobrego komputera i wchodzę tutaj, refren wchodzi. Nie wiem co rapować, nie umiem rapować, ale będę próbować, jedziemy z kolejnym bicikiem, jedziemy, dobrze, dobra, wchodzimy na bita, dobra, wchodzę, dobra, tutaj dużo ma bita, tutaj jest koza zabita, dobrze, jest ładny kwita, nie wiem co tutaj rapuje, dobrze, spoko mówię jak działa w necie, dobrze, teraz jedziemy, to super, więc mówimy o... i tak dalej, w ogóle jest fajnie i jest super i hajs leci, dobra, wpadnie itd, dobra, jest, dobra, skoro ska, skrrra. Nie wiem co rapować mam, nie umiem rapować, ale będę też próbować, tak. Jedziemy z kolejnym bitkiem, jedziemy, dobrze, wchodzi kolejna zwroteczka. Ta, nie wiem co mam rapować, więc nie rapuję, kończę tą piosenkę, ja. Uwaga, refren. Nie wiem co rapować,
Nie wiem co rapować, nie umiem rapować, nie umiem rapować, ale będę próbować. Jedziemy z kolejnym bicikiem, już nie ma tego bicika, więc kończymy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja tak bardzo improwizowałem. Znaczy, nie improwizowałem, tylko wiecie co? Parę słówek też tam wstawiłem takich swoich, no bo to w sumie było tak bez sensu. Tam było tak dobrze, 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 jakieś 50 razy. Yo, 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 ska, ska, ska też było 50 razy. No więc wiecie, dodawałem trochę swojego. Ale ciekawe jak to wyjdzie. Ogólnie, jakbyście nie wiedzieli, dla wszystkich to wszystko, co ja robię na YouTube, jest zrobione dla Beki, tak ogólnie. A nie kurde jakichś tych... Znaczy, no to okej, okay, no dla was to robię, nie? Ale nie tak kurczę bardzo... nie podchodzę tak bardzo poważnie do tego. Bo po co? Chyba fajnie wyszło to, więc żegnam was bardzo serdecznie do następnego odcinka. Siema! Z bicikiem.